Dobra, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Robocop Rogue City. Lecimy dalej z tą misją. Okej, przeładujmy sobie nasze Uzi. Jeśli chodzi właśnie o te sprawy z tymi ratowaniem zakładników, to lepiej używać broni automatycznej. Jak na przykład właśnie Uzi. No, czemu nie zamknijmy ze sobą drzwi? Okej, możemy włączyć też aktualizję. Widzę, że FSA tu jest bardzo pomocna. O! Widzę, że nadal mojego błęda glitcha. Niestety nic na to nie poradzę. Poza tym to jakiś gość odleciała, bo jego część ciała, nie cała. Właśnie, nie wiem dlaczego, ale czasami w zamkniętych lokacjach właśnie mam takie błyski ekranu, jak wczytuję przeciwnika, nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy to jest spowodowane. O tak, otrzymuję oczkę i płaczę. A dobra. Zostałem przy Uzi, bo jest szybkie. Możemy to opanować niż Kałacha. W sumie, że wam pokażę tylko jak głęboko przodowuje Kałacho. Jak strzela z niego. Przodowanie. Zwykłe. I przodowanie. Nie widać jak pięknie to wszystko chodzi. Jeśli chodzi o przodowanie. Dlatego ta gra jest bardzo piękna dla mnie. Po prostu ten klimat tej gry. Muzyka. A jeszcze będziemy mieli takie. A to później zobaczycie. Let's play'u. Na razie chodźmy o część niewinnych. Tylko was za stąpeczkę. Muszę się wchodzić tego typa. Grałem już tą grę, więc wiem jak trochę pozbyć się tego problemu z tym, jak celuję, więc trzeba zrobić. Jakieś donosi zainwestować. A to czekaj. Czy ty rzucisz do mnie granat? Główka. Ej, kolego. Pomóż swojemu koledze. Ach, to przemoc tej grze jest the best. Odstrzelić komuś jaja, rzucić kogoś o kumpa, albo o ścianę, albo sufit. A, nuke. To się nam przyda. Co jeszcze tu mamy? O, do wody. Coś tu jeszcze mamy? Zobaczymy, o. Green screen. Ciekawe, co to jest. Wake up and shine. Okej. A, tu też jakiś program kuchenny nagrywaj. Nic nie ma. Okej. Także więc jest tu bardzo fajna gra. Po prostu Polacy daj popis, jeśli chodzi o tą grę. Jest tak fajna, tak wciąga. Można się tak bawić. Ba, jeszcze w późniejszej okazji zobaczycie, co będziemy mogli jeszcze robić. Na świecie.
Prosto na bombę. I mamy uszkodzony kanik. Discussion. Darn. What about Dad? Is he gonna be back for dinner? Alex? What do you think about the color of this dress? I'm not sure if I like the pattern. James really looks up to you. He said in school that he wants to be a police officer just like his dad. Oh, yeah. Robocop jest wampirem! Nie widać go. Ach, te problemy z tymi odbiciami. Poza tym gra jest na silniku Unreal Engine 5. Chyba oceniłem wszystkich. Zobaczymy. Hey, no sudden moves, cop. I'm not dying here. Get me another one of those choppers, like the one that took Soot. You hear me? You work so hard, honey. Why don't you take some leave? We all could use a little break from this reality, don't you think? Wakey, wakey! I'm talking to you, Shiny! Stand back from that door, or I'll shoot her! I swear to Nuke! I don't know what I would do if I ever lost you. You've got 3 seconds! Three! Our family is the only thing I need to be happy. Two! Are you fucking deaf? Promise me, you will stay like this forever. One! Last chance, weirdo! You okay there, Murphy? What does it want? Get it away from me! I am sorry. Can you see? It's unstable! Ma'am, please, calm down. It's been a very tough evening, and I assure you that everyone wants to be back home with their families. Though for some of us, the night has just begun. Okay. Ta melodia. Co prawda jest przerobiona, ale pewnie z powodów spraw licencji i praw autorskich. Musieli inną dać melodię. Tak chyba było w Terminator Resistance. Pay my bail now. Cash? No problem. Do you take singles? Get back in line. They're here. Good job, Murphy. I think you're forgetting someone. Officer Lewis, you were remarkable. Soot ran off with his tail between his legs. Would have been nice if we caught him, though. All right, all right. Are you done with this circle jerk, huh? Good. We've got a problem. The malfunction caught on camera provokes a question. Can we put our safety into the hands of a machine? Especially one as unreliable as RoboCop.
We asked Max Becker, the head of security concepts at OCP. Now quiet! We would never put a defective product on the streets. That's not what we do. We all saw it hesitate in a life and death situation. Why? Does it really know right from wrong? Listen, I would trust this guy with my kids. I mean, if I had any. This was just an isolated glitch. Thank you. Mr. Becker, I've got more questions. I just want to snap her little neck. But she's got a point. This was not an isolated incident. It's a pattern. A pattern that the old man wants examined and fixed. Time to see what's hiding in that metal head of yours. We know what's in Murphy's head. It's what's in yours that worries us. Push me, and you might just find out. You, follow me. Okej, okay, może zrobię jedną rzecz przynajmniej. Włączymy jakieś ograniczenie kartek może? To pomoże? Everyone is dismissed. And Lewis, I need your report on the TV station incident. On the double. Co prawda może jest lepsze? Chociaż wątpię. Wysyjmij to. Akurat mam monitor, który ma 144 Hz, więc wiecie, chyba muszę zostać przy tym skaczącym jakości. Żeby mi tak za bardzo ekran nie dziwił. OCP isn't looking to spend a dime on our equipment. Okej. Okay. Tak właśnie jak mamy jakieś tutaj rzeczy, możemy dać mieć jakieś misje poboczne. What seems to be the problem? My damn locker won't open. Can you try? Okej. Okay. Otwórzmy twoją szafkę. Wait, what is all this shit Whoa. Doing in my locker? I wanted you to be safe out there. Dużo tych granatów gazowych. Jej, misja zrobiona. Dostaliśmy trochę doświadczenia. Też muszę naprawić mi ten ekran. Wow. Ej, on działa. Dziura. Fajne. Przyznam szczerze, że to fajny efekt. There is my favorite walking, talking law enforcement machine. Okay, let's get on with it. Why don't you take a seat for me? That's a nasty scar. I'd like to see the other guy. Am I right? You do not. Trust me. Don't mind me. I'll just get this off. So, here's the deal, Robo. The old man is not happy with your performance. Instead of sending you to the scrapyard, as I suggested, he wants to fix you. Hey, pretty boy. You sure know how to make an impression on the ladies. Doesn't it hurt him? Hurt? Lady, he's a machine. He's legally dead. We can do whatever we want with him. No, madam. It does not hurt me physically. So we're going to equip you with a little monitoring chip. It will do a real-time check of your systems so we can get to the bottom of what the hell is wrong with you. From now on, your performance will be monitored and graded. So better be on your best behavior, huh? The chip is in. Let's see what we have here. Okej, okay, i tutaj mamy ewaluację naszej misji. Wszystkie cele były wykonane. To zawsze przy takich głównych misjach fabularnych mamy po prostu wielką cenę. Okej. Okay. O! Tym razem udało mi się otrzymać wszystkich pracowników biura. Prawdopodobnie może dzięki właśnie Uzi. Po prostu właśnie w tej misji, którą zrobiliśmy. Znaczy zrobiliśmy. No w sumie.
Oglądaliście, więc tej misji, jak zrobiliśmy ją, to najpierw właśnie na końcu lepiej użyć jakiejś broni automatycznej. Nie polecam kałasznikowa, ponieważ mimo tego, że to jest broń automatyczna, ma powolną szybkostrzelność w porównaniu do Uzi. Także więc, no fajnie. Ok, dostaliśmy dość dużo punktów. I to wpłynęło dobrze na naszą cenę. Gdzie dostajemy 3000 dodatkowego doświadczenia. I to chyba nam daje chyba 4 punkty? Tak jest. Ok, teraz musimy, tutaj mamy szkolenie. Nie wam pokazałem wtedy. A, 3 punkty, ok. Gdzie właśnie możemy tutaj rozwijać naszego Robocopa? Na pewno zwiniemy go tutaj. To też jest fajne. Po prostu nie musimy jakby klikać osobno jednego punkcika, tylko możemy od razu nam przedać, że tu chcemy, tak? Aktywujemy i mamy 3 wydane punkty od razu. Ale aktywujemy to. Psychologia nam się przyda. Na pewno będę musiał to też zainwestować, przynajmniej do błyskawicznego skanera. Chociaż... A, to wszystko nam kasuje. Tak. Więcej doświadczenia w trakcie dedukcji. Ok. Aktywuj. Chociaż... Czy coś tu jeszcze było? A tak, musimy zdobyć trochę punkcików, żeby mieć jeszcze to ulepszone do drugiego poziomu. A to możemy dać wyjście. Akceptujemy nasze ulepszenia. I can already see some unwanted activity in your hippocampus. We'll have to keep an eye on it. Other than that, everything seems to be installed correctly. To be sure, let's make a simple test to check that all circuits are in order. What are your prime directives? Serve the public trust. Protect the innocent. Uphold the law. Okay, nothing disturbed. However, like with any new upgrade, I recommend visiting the range to check if you need calibration. Is that everything? Actually, no. Doctor? Oh, yes, sorry. My name is Dr. Olivia Blanche. I'm a police psychologist. I specialize in dealing with police officers suffering from emotional trauma. Emotional trauma? Might as well talk to the microwave. It hasn't been working properly either. OCP wanted to see if you'd be willing to have a talk with me as part of your evaluation. I noticed that a great deal of care has been put into making sure that your mechanical components work. However, one aspect of your composition that has been severely neglected is your human side, your brain. I agree. If it was up to me, I'd remove it altogether. What do you think, Doctor? Would save us a lot of hassle. I don't mind the hassle. So what do you say, officer? Is that possibly something that could be of interest to you? I am not sure. Robo, Reed wants everyone in the briefing room in 5. It's about the new guy. Excuse me, Dr. Blanche, but I am needed elsewhere. But we... Okay. Well, can't say we didn't try. Everyone get back to whatever the fuck you usually do around here. Właśnie jeszcze ta wizja tego świata Robocopa, że miasto Detroit tak naprawdę jest sprywatyzowane przez firmę OCP. OCP. Także więc to jest fajne. Znaczy dziwna wizja, ale trochę zabawna. Okay. Man, I tell you, it was crazy in that TV station. Good job you had Murphy in with you. You bet. Without him, we'd all be goners. Ludzie, wy stajecie tylko w jednym miejscu, ja robię za was robota. Okay. Możemy sobie trochę pozwiedzać ten cały komisariat. Ale pójdziemy odwiedzić miejsce, które nam każą. Okay. Murphy, I heard you're scheduled for calibration. Step right up and press the button when you're ready. 50 points is what OCP calls a passing grade. Shouldn't be a problem to you. I rozpoczynamy naszą szczelinę.
przynajmniej 50 punktów. Ale możemy też trochę przesadzić. Jasne, że postaram się pobić jako około 50 punktów. 60. Dobra. Poszczerajmy sobie trochę. Okej, nie możemy. Dobra, tak przynajmniej 150 nabijmy. Dobra, może być. A to jest taka, że strzelamy po prostu nieskończoność. Okej. Okay. Ktoś ma Desert Eagle? Kurde, Desert Eagle używają. Jeszcze mają Kałasznikowa. Nie da mi poszłać z Kałasznikowa, szkoda. A dobra, może nie będziemy szli na skróty. Bo też są tutaj parę misji pobocznych, które możemy zrobić i chyba dostaniemy damowy punkcik. Tak, co tu jest zrobię? Może. Murphy, could you please help me out here? Okej. What seems to be the problem, officer? Reed is in the briefing room, and I have my hands full. There are so many complaints filing in that I can't keep up. It's getting crazy in here. Could you open up another line and help me? I am here to serve the public trust. Take the spot on the podium. You're a lifesaver, Robo. Okay. This line is open. Please form an orderly queue. Officer, I have a problem. My neighbors are hostile toward me. I think it's because they're jealous of my new dog. Why would they get so worked up every time I take him for a walk? What is his name? He has a beautiful red coat, so I call him Fire. He likes to hide, so sometimes I have to yell, Fire! Fire! To find him. Anyway, can you do something about my neighbors? Kto Mandy by nazwał psa Porze? No i okej, mamy tutaj dwie opcje wyboru. Możemy udzielić pouczenia, albo wstawić mandat. Udzielimy mu pouczenia. No, but I will let you off with a warning. That's fine. I don't mind paying the price for having the cutest dog in all of Detroit. Next, please. I got something for you, officer. I know where you can find a wanted criminal. That poster over there says there's a reward for that information. And I want it. I want details. Are you blind? I'm the guy from that poster, so... Here I am. Now... Give me the money. I won't have to detain you. Fine, but I still get the reward, right? W sumie, gościu, jesteś dobry. Zobaczyłeś, że jest list gończy za ciebie, żeby kasę dostać. I przyszedłeś na posterunek policji, żeby dostać kasę, tak? No w sumie sam przyszedł bez żadnych... interwencji policji, także więc może liczyć na skrócony wyrok. You can hope for a reduced sentence. That's not the reward I was hoping for, but I'll take it. It'd be good to get back to jail. Life as a free man can be tiring. Take him away. Next, please. Officer, I would like to report my son missing. How old is he? He's 24, but he's never been gone for so long without letting me know. How long has it been? Just over 2 days now. We do not consider an adult missing within 72 hours. Oh, please, I'm begging you. Something's not right. You really need to find him. Okay. W sumie to jest zatuskana matka. Co prawda mieliśmy po 72 godzinach zgłaszać, ale zróbmy wyjątek. What is his name and address? George Elkins, 7706 Orchard Avenue. Let me check. Your son was found dead 2 hours ago. What? Oh no. Thanks for the help, Murphy.
trochę inne miasto. Się nie dziwię. To są 2 godziny temu kobieta zasyciła dziecko. Ja pierdolę. Detroit. Gdzie jest to Become Human? O, może pamiętam, że kiedyś chyba... Chociaż nie bym musiał zrobić DZ. O! A po co zdarzenia? O, ciekawe. Zaginione ciało, Ness Maguire. Michael Briggs. Opis zdarzenia ciała męża pani zaginęło podczas transportu do pogrzebowego hałtu. Ponadto przedsiębiorstwo ocenia żadnej dokumentacji z tej dostawy. Zgłoszenie zaginione są w tym tygodniu. Okej. I właśnie jak znajdujemy jakieś takie właśnie notatki do poczytania, to wtedy dostajemy trochę doświadczenia. Murphy, would you give me a hand? O co chodzi? I can deal with blood, guts, but puke is a no-go for me. Oh, be a sport and move his ass to the drunk tank for me. You've got your special gloves and extra protection, so you shouldn't mind. Musiałem się wysmakać. Just take him downstairs. I owe you one, Murphy. Oh no, the smell is following you. I'm gonna be sick. I don't remember getting on a roller coaster. To bezpłatne nogi. Okej. Okay. Gdzie poszedłem? Hej, chcecie tam mówić całe do szczelania? Nie? Dobra. Żywa tarcza. Look who's back home. Just toss him in one of the empty cells. Okej. Okay. Finally home. Sleep tight. Sleep tight. Let's go. I tak. Jak pobijemy jakiś wynik, to zawsze jest ten napis Robocop. Żeby ludzie widzieli, muszą pokonać punktów. Hi, hey. Murphy! Coś ci pomóc? Coś tu jest? A, koszyki. Płyty? Jakie? Jednak... Kurde, ciężko odczytać, ale może to są płyty CD? Niezła baza danych tu jest. A dobra, udajmy się na górę. I dostajemy się przynajmniej do... So, what's on today's agenda? The agenda is that you sit your ass down and listen. Okay. That's all up. It's no secret that crime has been on the rise ever since what the media has named the new guy in town showed up in the city. The word on the street is that he wants to spend a lot of money in old Detroit, and that has made every gang in the city start advertising their services. We need to find him before things get out of control. Where do we look? Our best bet is to see if he made contact with the Torchheads. Robo, I want you to start by checking the arcade downtown. It's become a high activity area for punks. Understood. Everyone else, keep your eyes open. Any questions? Any word on Briggs? What happened to Briggs? He's been missing since yesterday. Shit. Officer Briggs remains missing. That's over 24 hours since he's been in contact with anyone here. Are the two cases connected? No reason to assume so. But if anyone finds Briggs' informant, we might learn something new. All right, now get out there. Okay. You go ahead, partner. I need to write this report, and there's something else I need to do first. Okay. A ty co? Przeskowałeś coś? Coś to jest? O, można przeczytać napis nawet. Today is NA.
Okej, okay, zobaczmy jeszcze, czy nie ma jakiejś misji pobocznej gdzieś tu. Może coś pominąłem. Kto to wie? O! Proszę bardzo. Prywatyzacja policji. Okej, okay, możecie sobie tutaj zatrzymać, poczytać. I dostajemy awans. Dobra, zrobimy teraz tylko to. I mogę się skupić na ulepszeniu skanowania, przynajmniej do tego drugiego poziomu. Oczywiście też bym rozwinął parę rzeczy innych, ale dam radę. Po prostu Robocop to jest naprawdę piękna gra. Po prostu mi się podoba to, że możemy taki lekki sprint robić. Jasne, dobra ich wszystkich. Właśnie, czy tutaj nie ma jakichś danych? Może zawsze coś przegapiałem? Nigdy tak nie zaglądałem do tego warsztatu. Aż tak. Ej, atakę masz. O, jak się bawi ataką. Fajna. Szkoda, że można gadać ze wszystkimi, ale tak samo chyba było w Terminator Resistance. Może coś zrobię też Terminatora. Kto wie? A zrobimy najpierw Girl. Da mnie Girl. Numer 2. No niestety, na pierwszym miejscu jest Baldur's Gate 3. Bo tyle rzeczy RPG, jakie można tam robić, to jest piękne. Kotek. A dobra, trochę pozwiedzaliśmy. Teraz więc będziemy tu kończyć, ale może jeszcze pokażę wam, że mamy jeszcze jedną robotę. Teraz możemy sobie pozwiedzać to miasto, okolice tego Detroit. Gdzie w sumie tutaj pierwsze co spotykamy, to właśnie wystawianie mandatu. Oczywiście, żeby znaleźć jakiś powód, to musimy tak włączyć skanowanie. Udzielenie dostępu do hydratu i wystawiamy mandat. One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. Egzekwowałeś prawo. Taki napis będzie się pojawiał. Miałem, wiem co trzeba zrobić, ale jestem ciekawy innego zakończenia, innego, znaczy innego trochę podejścia, więc jestem ciekawy co się stanie. Strasznie śnieżek tak robię, ale co poradzę, nic nie zrobię. Okej, okay, jeszcze zrobię tutaj rzecz. Could you please keep the noise down? You're scaring off my customers. Can't hear you. Music's too loud. Interwencje zupełnie. Good evening. Are those two men bothering you? First they harass my customers. Then they threaten to burn down my shop. You need to do something about it, officer. What do you want, cop? Can't we have a little bit of fun? We did nothing wrong. Tej opcji nie wymiałam, więc zazwyczaj to robię. Nic w łamaniu kości przestępcom. Nothing wrong, you say. I say, nothing wrong in breaking criminal bones. Maybe we should all practice what we preach. To je w życie, no nie? I don't know if there's something wrong with this beer or if listening to this silver nutcase made me sober up. Come on, man. Let's bail. Well, fuck you too. Thanks, officer. Właściciel sklepu już nie będzie dłużej nękany. Niby napis.
Okej, możemy sobie trochę tu pozwiedzać. Poza tym to nie jest jakiś mały obszar, ale mamy dość duży obszar, jak widzicie, możemy dość dużo pochodzić. Aktualnie parę rzeczy mamy, nie mam na razie dostępu, ale potem będziemy mieli dostęp, także więc będzie wesoło. Przy okazji muszę parę rzeczy tutaj też znaleźć, które nam się przydadzą, ale to kiedy indziej. Oczywiście też mamy tutaj cele, informacje o celach. Jak widzicie, cele poboczne też będą. Też mam jakieś tu informacje, że mam jakieś wyjście z obszaru, wyjście z obszaru zamknięte. Możemy sobie włączać tą agendę. A dobra, to będzie w następnym ten. Przy okazji mamy tutaj też nasz pistolet. Tak jak widzicie, mamy brak dostępu wydrukowanych. To dopiero w przyszłości dostaniemy. Mamy też archiwum, możemy zobaczyć te notatki, jakie znaleźliśmy. Nasze cele misji. A tutaj mamy właśnie misje pozostałe, to nam nie pokazuje, z tego względu, że mamy tak. Służ i chroń. Musimy znaleźć 6 wykroczeń, żeby dostać 50 doświadczenia. A zrobić policyjną robotę. Czyli skonfiskować skradzione przedmioty i dowody zbrodni. Nie dostajemy 25 doświadczenia. Może to jest mało, ale wiecie, zawsze coś. Możemy zawsze dać śledzić zadanie jakieś i wtedy po prostu jak widzicie, kropka się zmienia. Ale że aktualnie gra nam nie pokazuje, gdzie są te służb i chroń. I policyjna robota to są nic. To jest ogólnie szukanie jakichś na przykład właśnie narkotyków, ukradzionych torebek, portfeli, taki tam. A dobra. To byłoby na tyle z tego początku, także więc trzymajcie się. Na razie. Cześć.